Panie prezesie, powiedzmy, gdzie to ostatnio byliśmy? Jeżeli chodzi o pobyt moich sportowców, naszych sportowców Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Narciarskiego pod Stróżą, po prostu wykorzystaliśmy, że Zakopane, nie wiem też w jak dziwny sposób, ponoć jest zakaz, ale zrobili zawody. Trener Artur Bodzek zabrał siódemkę, ósemkę, bo tyle tylko on może prowadzić, plus on. No i wylądowali w Zakopanem. Pierwszy dzień w styl klasyczny. Artur już zapomniał, jak się smaruje do stylu klasycznego. Sam się przyznał, mówi, nie trafił z smarowaniem i dziewczyny z góry nie zjeżdżały, schodziły. No ale cóż, tu nie chodziło, powiedzmy, o jakieś wyniki, bo najważniejszy był start, ponieważ no, w tej chwili jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy własny śnieg. W Zakopanem na cosowskich trasach, zrobionych za dobre pieniądze, ale ładne trasy, oświetlone, no 3,5 km trasy. Radość bierze, że wreszcie w tym kraju mamy namiastkę profesjonalnych tras narciarskich. A nasz udział w zawodach był po prostu bardziej startowy, bo w biegach narciarskich w tej chwili liczyć się nie będziemy, bo od 3 lat ten biatlon tutaj już preferowany jako dyscyplina główna. Łyżwą to jeszcze sobie dadzą radę, a już klasykiem już widzę, że te wyniki będą gorsze, ale najważniejsze, żeby się młodzież ruszała, żeby startowała, żeby ją było widać w Polsce, bo dalej mówię, że Międzyszkolny Uczniowski Klub Narciarski pod Stróżą jest ambasadorem gminy Lubawka w Polsce, bo zaistnieliśmy w Polsce jako narciarze biegowi, w tej chwili jako biatlon, także to nasze wiedzą, ambasadorowanie, wiedzą, gdzie Lubawka leży. Panie prezesie, jesteśmy tutaj dzisiaj na stadionie w Opawie. Śniegu jest, ile jest, to jest. I widzę narciarzy tutaj. No podejrzewam, że poza Jakuszycami w naszym rejonie chyba nigdzie najbliższym nie ma przygotowanych narciarskich tras biegowych. No my własnym sumtem, dziwnymi sposobami, bo zaczęło się od jeżdżenia po płycie boiska, ratowanie śniegu od samego początku. Po prostu najpierw jeździmy spokojnie zwykłym samochodem osobowym. Lekko się zajeździ, żeby potem można było za skuter zaczepić. Mamy taki walec zrobiony z kół, walec gumowy jednym słowem. To przyklepało, no a potem tam z drugiej strony leżą takie dwa dziwne urządzenia. My to nazywamy wanna, bo to jest wanna. I tak naprawdę udało nam się uklepać tą minimalną ilość śniegu, która jest. Dzisiaj już było fajnie, bo rano poprosiłem jednego z chłopaków, który mówi do mnie, tato, Marcin, odpalaj to, bo trzeba zrobić, bo dzisiaj tu będzie dużo ludzi. Od rana, od 10 byli nasi klubowi zawodnicy, trenowali ci najmniejsi, bo starsi dzisiaj strzelają trening strzelecki w Czarnym Boże. No i w tej chwili, jak widać, z różnych stron, Lubawka, Kamienna Góra, wczoraj był Wałbrzych, ludzie przyjeżdżają, bo widać, że jest ta potrzeba poruszania się po śniegu i jest to przyjemne. Myśmy się napracowali, narobili, ale dobrze, że nie leży to tak zwanym odłogiem, bo w Opawie ten śnieg i te trasy to nie jest sztuka dla sztuki. To jest naprawdę wykorzystane. Gdyby pan Ryszard przyjechał o godzinie już ciemnej, czyli wieczorem, udaje nam się zapalić światła i ile to pęta? 1250 metrów trasy jest oświetlonej i to już pozwala, że nawet będzie można zrobić jakieś zawody. Nie myślę o dużym memoriale Staszka, ponieważ jak ten memoriał w tym roku? Jak memoriał? No pierwsze to czekam, żeby zdjęto obostrzenia, że nie wolno się gromadzić, no a organizacja zawodów, to musi być zgromadzenie, bo inaczej się tego nie da zrobić.
Osobiście nie chciałbym być odpowiedzialnym i odpowiadać za to, że być może coś się stało niedobrego. Także na razie się wstrzymujemy, a jeżeli nie, no to jeżeli ta pokrywa śniegowa nam się utrzyma, może zrobimy jakieś sprinty, bo no jakieś inne zawody, bo tak naprawdę jednego się boję, że ta nasza chęć organizowania memoriału i ta wieloletnia tradycja pomału zacznie upadać i ludzie się odzwyczają. Także wierzę w to, że w tym roku memoriał uda nam się zrobić. Nie wiem jeszcze w jakiej formule, ale już mam zapytania i sprężymy się i memoriał będzie. To są twoje życzenia. Takie na ten rok, żeby po prostu coś memoriał, jakieś zabawa. Oj, życzeń, to ja mam swoich dużo. W tym temacie, już nie mówię o prywacie, o prywatnych, ale w temacie naszej tej tutaj działalności społecznej, sportowej, no to parę problemów jest. Udało nam się tuż przed końcówką roku zakupić armatkę śnieżną. Została wytestowana na sucho, ale to w Kamiennej Górze, bo tam mam wodę. Zasilanie tak. No w Opawie jest jeszcze problem, ale już żeśmy się z nim uporali. Zdążyliśmy jeszcze dwa stawy, w których kiedyś były ryby, napuścić wody. Ale tak naprawdę są temperatury jeszcze za niskie. No nie jest armatka powiedzmy pierwszej jakości i górna półka, ale jeżeli będzie mróz, to dorobimy sobie trochę śniegu, żeby mieć przynajmniej na te podstawowe treningi. W tym roku spróbujemy wystąpić. Są już w tej chwili techniczne warunki, się nam polepszyły w sensie energetyki, bo do świetlicy, którą wybudowano, zrobiono przyłącze takie już odpowiednie i prawdopodobnie uda nam się korzystać z tego. To znaczy tak, no, zawrzeć umowę z energetyką i przeciągnąć te jeszcze 150 metrów kabla od tego zasilania przy świetlicy i mieć własny prąd, no bo niestety, żeby armatka mogła pracować, do tego jedna pompa i dwie następne, no w konfiguracji różnej to może być, a to już mniej ważne techniczne szczegóły, ale potrzeba jest około 30-35 kW prądu. To dzisiaj nie jest dużo, kiedyś to ta cyfra w jakiś sposób zwalała z nóg, powalała z nóg, bo to strasznie dużo. Dzisiaj nie, dzisiaj naprawdę energetyka już tak dostosowała sieci, że to jest możliwe i będziemy gdzieś szukać, prosić kogoś. Wiem, że nam na pewno pomogą, mamy opawskich energetyków, mamy przyjaciół gdzieś tam jeszcze, którzy z Opawy wyjechali. Jestem dobrej myśli, że to nam się uda i to byłby następny krok, żeby ten obiekt stał się bardziej samowystarczalny. No, cieszę się, w tym roku udało nam się doświetlić płytę boiska z obu stron po linii tych długich. Czy to są LED-owe? Tak, to jest już bardzo dobre światło, bo tu ono nie jest potrzebne na rozgrywanie meczów piłkarskich. Chociaż można wieczorem sobie piękną grę można zrobić. Piłkarze mają na treningi, my to też wykorzystujemy, bo czasem tylko trzeba jakieś biegi na płycie. Także no tych marzeń czy tych potrzeb jest jeszcze wiele, ale dzisiaj uważam, że jest ta radość, że już mamy obiekt, który nas satysfakcjonuje, a widzę, że coraz więcej ludzi, co widać, po samochodach przyjeżdża i tak powinno być. Zenku, zawsze się pytam ciebie, jest nowy rok, styczeń, zawsze się ludzie rozliczają, ten 1%. Oczywiście my od lat czapkujemy, dziękując za to, co dali. Prosimy dalej, jeżeli ktoś nie wie, komu dać, potrzeb jest w Polsce naprawdę, wiem, że dużo. Każdy ma swoich jakichś pupili, jakichś swoich powiedzmy podopiecznych, ale wielu nie wie, co z tym groszem zrobić. Najłatwiej przesłać dla międzyszkolnego uczniowskiego klubu narciarskiego pod Stróżą i to jest 4 zera
32 760, bardzo prosty numer. I prosimy i dziękujemy bardzo. No, no jest mi miło, w tej chwili patrzę TSA, na pewno kielecka rejestracja, Sandomierz dokładnie, ktoś tam jeszcze przyjechał. Jest to, dalej mówię, my, mały klubik, robimy dobrą robotę dla gminy Lubawka, bo oni będą wiedzieli, gdzieś tam mieszkają w Lubawce, gdzieś ludzie zaczynają po rodzinach i to jest ważne, że to się dzieje tu u nas w gminie Lubawka. Ode mnie życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i aby ten rok 2021 spełnił się w całości dla Ciebie. Dziękuję, a telewidzom, Rysiu, Twojej telewizji wszystkiego dobrego w nowym roku, zdrowego roku i przede wszystkim normalnego. Normalnego. Dziękuję. Dzięki.